Witam Państwa ponownie. Zapraszam Państwa dzisiaj na zajęcia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. Choinka jest dekorowana w naszych domach nie tak dawno, bo od jakichś 200 lat. Natomiast wcześniej były najczęściej ucinane małe końcówki świerków, jodły i wieszane u sufitu, tak zwanej powały. I były dekorowane jabłkami, orzechami, a później z upływem czasu ozdobami z papieru, ozdobami z wióra osikowego, z bibuły. I ja dzisiaj zapraszam Państwa, pokażę, jak wykonać tradycyjny element pająka lubelskiego, czyli takiego naszego tradycyjnego. Te elementy właśnie były wieszane na choinkach. Wykonywały je nasze babcie, prababcie. I te pająki były też ozdobami całorocznymi, bo można było te elementy, te, które wykonywane były na choinkę, to były mniejsze elementy, ale można było te elementy łączyć ze sobą i wtedy powstawał większy pająk, który był ozdobą całoroczną. Jakie będą nam potrzebne w dzisiejszej zajęciach materiały? To bibuła gładka. Jak w takich arkuszach, jak jest zwykła bibuła karbowana, to tutaj bibuła gładka. I ja już i takie będą nam potrzebne paseczki 5×8. Ja wybrałam sobie kolor żółty i fioletowy. Potem te paseczki złożymy w harmoniki. Potrzebna nam jest też słoma. Słomki najlepiej z pszenżyta, bądź najlepiej z samego żyta, aczkolwiek już w tej chwili na naszych polach ciężko jest znaleźć samo żyto. Także te słomki są dobre, dlatego że one są bardziej twardsze i bardziej mniej łamliwe w wykonywaniu takich ozdób. I potrzebne nam są igły, nici. No i ja dodam też element współczesny, to będą perełki, takie koraliki do ozdoby tego pajączka, którego postaramy się dzisiaj wykonać. Tak więc przystępujemy do pracy. Najlepiej używać igły groszówki, czyli takiej grubej. Ja nawlekłam nitkę taką odległość, tak gdzieś na rozłożenie rąk. I rozpoczynamy wykonanie pająka. Słomki pocięłam równej wielkości. W zależności od tego, jaki ten pająk chcecie Państwo, żeby był, to takie słomki ucięliśmy. Ja ucięłam słomki, myślę, że tak gdzieś z 7-8 cm długości. Więc nawlekamy. Najpierw nawlekamy 4 słomki. 4 po kolei słomki. I jak już mamy nawleczone 4 słomki, to musimy je związać tak, żeby nam powstało jedna tak zwana ścianka.
pajączka. I teraz, jak już mamy cztery te ścianki związane igłą, przepychamy przez jedną słomkę. No, może nam to być. Pomagamy sobie drucikiem, żeby nam przeszła. O, już widoczna. Przeciągamy tą nitkę i tutaj bierzemy kolejną słomkę i robimy takie ramię już. To ramię z nitkę musimy wyciągnąć. O. I to ramię tutaj staramy się przywiązać, żeby powstało coś takiego. Ponieważ szyjemy tutaj nitką, to swobodnie możemy sobie tak przyszyć, żeby nam to się nie odsuwało. Tutaj ja ucinam już. I teraz robimy drugie, takie same ramię. Też bierzemy 4, 5 i znowu nawlekamy tak samo jak poprzednio. 4 słomki. Musimy patrzeć, żeby nam tu nie uciekło. Słomka nie uciekła z nitki. Drodzy Państwo, jeśli ktoś z Państwa nigdy nie robił, nie pracował na słomce, oho, tutaj mam cienką, więc sobie pozwolimy ją tam. Troszkę. O, niech mi się to odwrotnie. Poszło. Nigdy nie pracowaliście, to na próbę. Proponuję wykorzystać słomki takie do napojów plastikowe. One są bardziej trwałe i łatwiej będzie, bo nawet jeśli nam się zniszczy, to się nic nie stanie. Metodą prób i błędów robimy. O, właśnie uciekła mi. Także tu znowu ponownie. Mamy 4 słomki i znowu zawiązujemy. Tak, przyciskamy je do siebie, ale nie ściskamy bardzo mocno, żeby ona była taka związana, ale żeby była troszkę przestrzeni, żeby można było właśnie później kolejną tą, jak ja mówię, poprzeczkę zrobić w słomce. No, nie chce nam iść. Zobaczymy, czy nam pójdzie. Pchamy ją. Pchamy, tak. O, i przeszła nitka. I znowu tutaj też tą piąta słomeczka, czyli ta poprzeczka. I ponownie tutaj związujemy tak jak w poprzednim elemencie. Ja już mam krótką nitkę, wlekła mi się igła, ale to nic. O, już nam się to uda, ale musimy nawlec, bo trzeba zabezpieczyć, żeby się nie rozsypała nam
cała konstrukcja. Więc tu musimy zszyć. Te dwie związujemy ze sobą. Tutaj u góry. I weźmiemy nitkę. I z drugiej strony. Związujemy. O. I potrzebujemy jeszcze, drodzy Państwo, tylko dwie słomki, żeby nawleczmy i górę, bo skończyła nam się nić. Ja używam nici takich kordonka, żeby było łatwiej szyć i żeby było troszkę grubsze te nici, wtedy ta słomka ma większe oparcie. I teraz musimy umocować te już pozostałe dwie słomki. Najpierw przywiązuję tą nitkę do jednej ścianki. O, tutaj jest nawleczona i teraz słomkę nawlekamy. O, i łączymy z tą. Tak zszywamy, żeby nam się tu nie posypało to. Aha. I zostaje nam jeszcze. Aha, mamy przewlec, nie trzyma. Gdzie może. Tak. I zostaje nam jeszcze tę nitkę. Strony. O. Tu znowu przywiążemy do ścianki. Na złączeniach. Trzeba tak jak wiążemy to na węzełek, żeby nam się to nie rozwiązało. I ostatnia słomka i tutaj już łączymy ze sobą. I zaraz to wszystko już zwiążemy. Musimy odłączyć nitkę. To jest taka dość
mozolna praca, ale myślę, że efekt końcowy jest warty. No i tak, drodzy Państwo, mamy już taki na choinkę mały pajączek. To tak zwany z lubelskiego pajonka, to się nazywa jeden kryształek, a większą ozdobę pajonka to właśnie połączenie takich kryształków. I teraz obcinam te obecne, te wszystkie nici. I przystępujemy do wykonania już dekoracji, bo sama słomka nie wygląda ładnie, więc zaraz połączymy to wszystko, dekoracje. Do dekoracji jedna słomka. Ja tutaj już sobie wcześniej przygotowałam na każdy, jak cztery rogi ma kryształek, to na każdy róg taka dekoracja. I jak ją robimy? Tak jak mówiłam, te paseczki 5×8 składamy tak w harmonijkę. To jest bibuła gładka, jest bardzo delikatna, więc jest, nie wymaga jakiejś siły, jest naprawdę taka przyjemna w dotyku. I ja tutaj już koralik sobie nawlekłam jeden i robimy, przewlekam fioletowy. No i tutaj właśnie harmonika żółta też. Przewlekamy. Teraz połączenie elementów już bardziej współczesnych, ale niekoniecznie nie musimy. I słomkę tutaj jedną bierzemy. O, przewlekamy. I znowu ją. Koralik. I znowu harmonika fioletowa. I żółta. I na koniec jeszcze jeden koralik. O. I tak wygląda na każdy róg. Utnę. I teraz przywiązujemy. Wiązujemy do każdego rogu, do rogu. Tak, wiadomo, to będzie róg, którym tutaj dłuższa już nitka zostanie, to będzie do powieszenia. I tutaj już na każdy róg przywiązujemy dekorację. Możecie Państwo sobie mocować, pomagać sobie, jeśli mamy klejem, można troszkę na początek, jeśli, a ponieważ tutaj perełki włożyłam, więc no to już nie wiem, czy by się przykleiło. I już mamy jedną, tutaj następną.
wiążemy. Trzy wiązajki wyszły, żeby... Tak. Kolejno. O, tutaj mamy. Ta nić właśnie kordonek jest taki grubszy, więc łatwiej się też wiąże. Jeszcze jedno zamotanie. Jeszcze musimy zrobić jedno, bo tu na środek zrobiłam taki podwójny, żeby on był dłuższy od tych pozostałych. Zobaczycie Państwo, ten naprawdę jest fajny. Zachęcam wszystkich do pracy takiej. O, to jeszcze poszyjemy jeden węzełek zrobimy. Trzeba węzełek podwójny zrobić, żeby mój koralik się tutaj nie uciekł. Duża dziurka, ale to jak używać, będziecie Państwo używać koralików, to proponuję może przykleić troszkę klejem na gorąco, albo udało mi się węzełek zrobić dobry, że nie ucieknie. I jeszcze jedno musimy ozdobę zrobić. Także słomka musi być z dorodnego zboża i tak zbierana, jeśli chcemy ze słomki robić, to przy samym wycinana przy samej ziemi, nie od kłosa słomka, a od pnia. Robimy kolejną. Tak. I została nam żółta jeszcze. Mm-hmm.
Już mogę. Zdejmujemy. Ostatni tutaj do przywiązania. To jest taka trochę delikatna zabawa z igłą i nicią. Także zmiana profilu, nie tylko sam klej, drucik wiązany, ale też szycie. O, i drodzy Państwo, mamy śliczną dekorację, którą możemy powiesić na choince. Ja to wcześniej wykonałam też właśnie też z takim. I takie ozdoby wieszane były na choinkę. Choinka była kolorowa, piękna. Zapraszam Państwa do powrotu do korzeni naszych i praca jest, nie jest długa, nie pracuje się bardzo długo z tym, a naprawdę efekt jest fajny. Także takie dwa pajączki, kiedyś też właśnie takie łańcuszki, też ze słomką, kolorowe właśnie, też z tych bibułek składane w harmonijkę, łączone po trzy, tutaj można po dwa, można po kilka kolorów, można tęczowo sobie takie kolory robić. Tutaj jest też, wisi akurat taka duża gwiazda na czubek choinki. Można ze słomy ją zrobić. Podobnie się ją robi, jak te pokazywałam elementy. I, no i oczywiście są jeszcze pajączki zdobione nie tak, tylko takimi kwiatkami z bibuły karbowanej. Te kwiatki szyje się je właśnie nitką, bardzo fajne są. I tutaj gwiazda jest ozdobiona. A tutaj właśnie też wisi pajączek, który kolorowy, który jest właśnie inną techniką ozdobiony. Drodzy Państwo, oprócz tych pajączków, które pokazywałam i który został przeze mnie wykonany, można też wykonywać takie jeżyki kolorowe, też można ze zwykłego papieru, podobnie te ozdoby, które w pajączkach, też można użyć kolorowego papieru, niekoniecznie musi to być bibuła gładka. A tak wygląda ozdoba wykonana z wióra osikowego. Kiedyś takie wióry były jednokolorowe z drzewa, teraz już można, farby są dostępne, więc jak najbardziej można pokolorować i fajne ozdoby porobić. Także zachęcam Państwa do wykonywania takich ozdób i też do powrotu do tradycji. Te ozdoby są naszymi tradycyjnymi ozdobami, dlatego też warto wiedzieć, skąd jesteśmy, jakie są nasze korzenie i jakie mamy tradycje. Dziękuję Państwu za uwagę. Na zakończenie chciałabym życzyć Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. W tym roku są one inne, nie wszyscy. Spotkają się rodziny w niepełnych składach, ale myślę, że potrafimy sobie nawzajem pomagać tak, żeby ten okres świąteczny był jak najbardziej w spokoju i w radości. Dziękuję bardzo.